Forum Energii zajmuje się strategiami, zajmuje się różnymi pomysłami na sektory. Ostatnio opublikowaliście propozycje dotyczące sektora ciepłowniczego, w której też nie jest najlepiej. Też w wielu projektach współpracujemy. Powiedz proszę, jakie scenariusze rysujecie, czy jakie widzisz tutaj rozwiązania, takie, żeby no, było kwestia społeczna, było kwestia ekonomicznych. Jakie scenariusze tutaj widzisz dla regionu, tak żeby zmiany, które nadciągają, zostały jak najłagodniej, negatywne wpływy tych zmian zostały jak najłagodniej no, przeszły przez ten ten trudny okres. Przez ten trudny okres, przepraszam. Jakie scenariusze tutaj widzicie dla regionu? Ja trochę się podzielę też z Państwem tym, bo rzeczywiście zapytałeś jakby kto jedzie w miejsca, znaczy kto opuszcza Warszawę i jedzie zobaczyć, co się dzieje w miejscach, które rzeczywiście są zagrożone transformacją i też jej negatywnymi, ewentualnymi negatywnymi skutkami. To ja się podzielę trochę z Państwem tym i to jest też odpowiedź na poprzednie Twoje pytania, też jakby co grozi regionowi. Bo rzeczywiście ta platforma współpracy regionów powęglowych jest pewnym takim wskaźnikiem, że to możemy już trochę szukać rozwiązań, bo jeżeli zapytasz mnie, czy ja mam gotowe rozwiązanie dla Bełchatowa, nie, na pewno nie. W dyskusji jest kilka pomysłów, ale to, co widać i też wynika z doświadczeń innych regionów, których jest przecież dużo, to jedna rzecz jakby jest taka, czy co grozi tym regionom? Grozi im, że w sytuacji, kiedy nie znajdzie się rozwiązania rekompensującego miejsca pracy, to zatrudnienie spada na łeb, na szyję i regionom grozi jakby katastrofa demograficzna. Te regiony się wyludniają po prostu i to widać. Czyli niezarządzona transformacja ma takie skutki. Nie jest tak, że można czekać do ostatniej chwili, bo Polak potrafi przecież i wtedy sobie następnego dnia coś wymyśli i mamy super rozwiązanie. Bo pewnie jeśli chodzi o energetykę, to takie rozwiązania by były dostępne. Natomiast o całą transformację, utrzymanie tej tkanki społecznej, zawodowej i tak dalej, to już nie. To oczywiście się łączy też z tym, że mówimy o regionach, które są najbogatszymi w Polsce, bo to są regiony, które mają bardzo wysokie dochody z działalności energetycznej, które trzeba zastąpić. I tu się częściowo z Panem zgodzę, częściowo nie, bo wydaje mi się, że ten problem skąd nowe dochody i w ogóle, jeżeli mówimy o odejściu od paliw kopalnych w całej gospodarce, jak zastąpić dochody budżetów samorządowych, państwa, to jest bardzo, bardzo istotna sprawa. I widać taką refleksję, że jeżeli te regiony węglowe sobie nie poradzą z transformacją, najbogatsze regiony ciągle w wielu państwach, to nikt sobie nie poradzi. I jeżeli mówimy o zastąpieniu, o czym już troszkę mówiliśmy w pierwszej części, tego sektora czy tego obszaru działalności gospodarczej, to bardzo często doświadczeniem jest to, że nie można odejść od energetyki, że jednak to nie jest tak, że turystyka, też nie chcę kompletnie tutaj jakby zmieniać, czy to jest też ważna kwestia, ale te prace, znaczy te miejsca pracy w sektorze energetycznym, one są bardzo, bardzo istotne, przy czym energetykę pewnie trochę trzeba rozumieć szerzej w tej chwili i to jest raz ten wodór, który był futurystyczny dokładnie te kilka lat temu. No, rozmawialiśmy o tym jak o jakiejś kwestii science fiction, ale widać też, że warto myśleć o innych obszarach, bo energetyka, i to trochę pan profesor o tym powiedział, ona się zaczyna łączyć z innymi sektorami. Z ciepłownictwem, które się elektryfikuje. W ogóle też trzeba pamiętać o tym, że świat się elektryfikuje. Przemysł się elektryfikuje, ciepłownictwo, transport. I w związku z tym, i tu już bym chciała postawić kropkę na dni. Sieciuje, znaczy te wszystkie elementy razem zaczynają grać i uzupełniać. I jeszcze w ogóle schodzi na poziom niżej, lokalny i jakby jeszcze kwestia doświadczeń regionów, no to zobaczmy, co robi Brandenburgia. No, najbardziej uwęglony region w Niemczech, a Niemcy same przecież jakby centrum motoryzacji zapraszają Teslę.
związku z tym trzeba myśleć o rozwiązaniach takich, które są trochę futurystyczne, ale też już o tym mówiliśmy. Ta przyszłość staje się dzisiaj, więc to są te kwestie: zastąpienie energetyki energetyką szeroko pojętą, utrzymanie miejsc pracy i pokazanie też, zajęcie się tymi regionami w pierwszej kolejności, bo inaczej transformacja się nie uda.